Hejo. Hejo. Tym razem z naszej plaży. Pozdrowienia dla wszystkich. Ula już się zanurza, ma już kolana za sobą. Ulcia zamoczyła podusie, więc muszę jej dostarczyć nową, suchą. Gotowa? Obracaj się jakoś. Na boczku, dobrze. Lecimy do bojki z Uluśką. My z Ulusią idziemy tutaj za tą białą bojkę przytrzymować Ulkę. A pan też sobie bierze i idzie z tym swoim pontonem. Rejs dobiega końca. Teraz tumujemy. Oto moja bojka z haczykiem. Ja leżę. Tomek płynie. Nie płynę, chodzę sobie. Chodzi. Płynę jak gruntu nie mam. Ciepła dzisiaj woda, makabrycznie ciepła. Makabrycznie ciepła woda ponoć. Ja jeszcze nie próbowałam. Nest jest ciągle dzisiaj szczeka i piszcza. Słyszymy go stąd. Ale udajemy, że to nie nasz. A tak będziemy cumować Uluśka. Ui. Wysiadać. To co, Ulciu, idziemy się zamoczyć? Jesteś w nagraniu. No, idziemy się zamoczyć i potem pogramy z mistrzynią w ringo. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Ula była mistrzem w grę w ringo. Aha, no to on trzeba się szczycić z swoich tych. Dobra, Ula już idzie, no to ja też idę. Dostałem ten reprymendę za to, że głośno mówię, żeby Ula mnie słyszała. Że niby pies mnie słyszy. Ule wkręciłem, że czokusia przynieśli, a to jakiś inny pies, jak im Ula patrzy, o Boże, nie strasz. Pewnie się wkurzyli, bo nie mieli chwili spokoju. Pewnie tak. Bo jak nasz szczekot tam pluje. Tak, idziemy gdzieś w p***u od tego szczekającego. Akcja kundel, ciągle nawołuje, więc zaraz zobaczymy, co tam mu się dzieje złego. Czy to w ogóle on? Patrzy się. Zobaczycie jego reakcję. Gdzieś cienie masz, piciu masz, wszystko masz, tak? No chodź. Chodź. Jaka radość, tak? Ale to warto było? Chodź. Chodź, weźmiemy smyczkę, tak? Smyczunię weźmiemy. A, smyczuni nie ma. To weźmiemy tylko długą smyczkę, tak? Miska z wodą i trzeba kochać. Chodź, kundlu. Czoko już biegnie. Po zapachu dojdziesz czy nie dojdziesz? Nabuzowany pies. Taki nabuzowany pies. Biegnie. Nie z tej strony. Wymusiłeś? Wymusiłeś przyjście do nas. Wymusiłeś. Wymusiłeś. Miałeś. Miałeś przecież w końcu. Wszystko lepiej na końcu. Już mam rodzicko. Wszystko jest lepiej. Już dzień piękniejsze. Mogę biegać w jedną, drugą, piątą, dziesiątą. I ja się tu wyzikam. Piąty raz to samo miejsce. Ale super. Jestem na wolnym wybiegu. Wymusiłem. I to jest właśnie nasz pies. Teraz sobie zjem trawkę. Jestem teraz taki szczęśliwy. Hops. Gdzie ten nasz pies jest? I co tam robi? Leży. Leży zadowolony. Mimo, że nas nie widzi. To jest zadowolony. Słyszy, wyjrzy. I czuje się pewniej. Niesforny pies sobie siedzi tam z powrotem. Ula go wypuściła luzem, to pobiegł gdzieś, nie wiadomo gdzie. A teraz ja go trzymałam za obroże, ale on tak jak wyszedł do ciebie, ja go puściłam, a on znów najlepszy tam idzie.
potem go zawoła, wróci, to myślę sobie przyjdzie z powrotem. A on na górę i tam na czyjąś pustelkę. Taki to ten pies. Jak to u nas bywa? Czas na liczenie kun. Mamy tylko 100 kun. 100 kun i w drobnych też trochę, bo wypadło przecież z tego. Przedrobne są kolejniutkie na pewno, bo mówiliśmy, że mamy na parkingi. Trochę kun jest, Ula tam sobie liczy. My jedziemy teraz do Wrsar. Tam jest bardzo ładne miejsce widokowe, ale w pierwszej kolejności my idziemy zjeść nasz obiad. Powinniśmy mieć go około 17.30. Powinniśmy go mieć o 14.00. Potem jedziemy do Rovinii. Się poszlajać po miasteczku, bo tam tak pięknie budynki wchodzą prosto w morze, więc to ciekawie wygląda. No i tak się prezentujemy. Lubię to miejsce, więc zobaczymy je jeszcze raz. Czy coś się zmieniło od ostatniego razu? Może będzie więcej wody. Zobaczymy, czy jest więcej wody. Chociaż stan wody w morzu tam przy nas na plaży troszeczkę się zmniejszył, więc zobaczymy. I chwila prawdy, czy wody jest więcej? Troszeczkę. Troszeczkę więcej, ale to nie to samo, co nie? No. Gdyby było prawie, że na równo z jezdnią. Powoli dojeżdżamy. Już jesteśmy w miejscowości Wrsar. Ostatnio też tutaj. 4 lata temu? Tak, pamiętam. Skręć w lewo na rozwój. Ja pamiętam, że to było tak wąsko na górze. I gdzieś zostawiliśmy samochód i nie było płatne, to pamiętam. To było gdzieś tutaj. Może. Tutaj. No i idziemy na jedzenie. A oto Wrsar. Tak się prezentuje. Małe, cozy miasteczko. 4 lata temu też oglądaliśmy tą ruinę i schodziliśmy tymi schodkami to zobaczyć. A przed nami Czokuś ma kolegę. No, a my dalej idziemy. Ula prowadzi. Ale GPS coś mi nie działa, więc nie wiem. Co? Dochodzimy. Tutaj mamy szlak pieszy, obok szlak rowerowy, a potem szlak samochodowy. Coś słabo zarządzili, ponieważ Ula ma jedzenie, a ja jeszcze nie mam. A to dobrze się składa. Dobrze, że w tej kolejności. No dobrze, Ula już zajada. Ula, jak tam oceniasz pizzę? Ciasto bardzo cienkie, dużo wylewu. Dobra. No to jest, smacznego. Ciekawe, ile zjesz do czasu, zanim moi przyjdzie. Też mam trochę warzyw, trochę tego. My już po jedzeniu idziemy teraz na punkt widokowy w miejscowości Wrsar. Po drodze mijamy takie urokliwe uliczki, różne pastelowe domki, nadremontowane, takie nie. Jak to w Chorwacji. Idziemy zgodnie z drogowskazami właśnie na punkt widokowy. Piesek maszeruje. Tak, wszyscy maszerujemy. Jesteśmy na jedzeniu, więc muszę wychodzić. To nie to. Ula, to nie było to. No ale nie jest tak pięknie jak wtedy. To nie to, było to na tamtą stronę. Chodź dalej. Punkt widokowy, podejście kolejne. Trzecie. Pamiętam, że tam było takie wejście, takie drzwiczki gdzieś po tej stronie były. Tak. To nie to. To było dalej przy drzwiczkach. Nie ma tu drzwiczek. To nie tu. Tak, ja tutaj byłem, schodziłem na dół zobaczyć co jest. Już ludzie idą. Ula już mówi, że kolejny to będzie ten. A ja jedno spojrzenie i wiem, że to nie to. Tak, prędzej to tutaj, bo tu są drzwiczki. To ten punkt widokowy, Tomek jest zadowolony. Jest zadowolony, tak. Właśnie o ten punkt widokowy mi chodziło, żebyśmy go popatrzyli. Nie był na port, lecz na wysepki jak widać. Idziemy dalej teraz? Idziemy dalej. Do samochodu. I tu jest ten fajny aniołek. Pokażę wam go.
słońcu, często, gęsto jest gorąco. Lecimy teraz do Rovinj. Tutaj mijamy Limski Kanał. Lepiej jest go widać z takich punktów widokowych, na które się wchodzi. Ale my już na nich byliśmy ostatnim razem, jak tutaj spędzaliśmy czas, więc teraz już nie będziemy wchodzić. Oni na rondach mają takie różne atrakcje, na przykład drzewo. Zjedź z ronda. Czasem globus. A czasem coś innego, co nie? Dojechaliśmy do Rovinj. Parkujemy się na takim parkingu. Dojechaliśmy na nasz nadmorski parking. Bierzemy bilecik. Jesteśmy w Rovinj, zaparkowaliśmy i ruszamy na spacer. Zobaczcie, zaraz wyjdzie z tego, zapierdziela coś takie coś. Ale dziwne, patrz. No, to jest jakieś śmieć. Też z początku tak, ale to rusza się. Zaczyna wpierdzielać z boku to jedzenie. Może to jest wersja większa meduz? Jesteśmy zszokowani fauną i florą. Morza Adriatyckiego. Tak, Morza Adriatyckiego, coś dla nas nowego. Pięknie, możemy podziwiać. Niedługo może się przerzucimy na drugi aparat. Cześć wszystkim. Cześć, mamy lody. Tak, 10 kun. Tak samo jak po raczu. Tak, dokładnie. No, więc jemy lody i idziemy na spacerek. Pies, który pije z fontanny. Pije sobie słodziak. Ja nie wiem, ale jest to jakaś atrakcja, co? Dobra, idziemy, niech se pije. Ula, na co patrzysz? Na ładnie, co? No. Ładnie, ładnie. A, to też ładnie. A tam ciekawiej. No naprawdę, tutaj tak klimatycznie to jest porobione wszystko. Kończy się nasza przygoda z Rovinj, kończy się targ. Czapuś był znowu w zakazanym miejscu. O tak, Czapuś był w zakazanym miejscu. Ciągle go... Czapuś, ty łamiesz prawo. Patrz, widzę zbój. Idę opłacić bilecik w kasie. Włóż ticket. U, wciągnęło. No dobrze. I teraz te pieniążki. Jak tu się płaci? Też to samo miejsce? I co teraz? Co odwracam? Jeszcze 4, ty mi dałeś 2, jeszcze 2. To jest 1. I 1. Thank you. Teraz jest już. I widzicie, no właśnie, karta niby można płacić, ale nie chciało jej łyknąć, więc o co chodzi? Próbowałem w dwie strony, trzy tak strony kart. Tak jak na bramkach. Tak jak na bramkach, o co chodzi, nie wiadomo. No i wyjeżdżamy z parkingu w Rovinj. O, już zeskanowało rejestrację naszą, więc jedziemy i w prawo musimy. No, wyjeżdżamy właśnie z Rovinj. Mamy godzinę 22, na 23 powinniśmy być. Raczej się nie zatrzymujemy na tamte punkty widokowe, no bo zmęczeni jesteśmy, nie wszystko na raz, już kiedyś byliśmy. No i cieszymy się z tego romantycznego wypadu. Tak. Dobre lody było, wspaniałe towarzystwo. No i Czapuś był, coś niecodziennego, jak przynajmniej dla mnie. No, to co? To na razie. Pa! Pa!